Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą rewelację. Rozpakowanie najnowszych SteelSeries Siberia wersji V3. Tutaj mamy akurat wersję na USB, czyli V3 Prism. Headset nie tani, bo kosztujący jakieś 600 zł, natomiast wyposażony we własny układ dźwiękowy, co jest oczywiście plusem. I z opakowania dowiadujemy się, iż jest to podświetlany i bardzo komfortowy headset, kompatybilny z Windowsem, z komputerami Mac, z PlayStation 4, wtyk USB oraz wielokolorowe podświetlenie. Wysuwany mikrofon, dokładnie tak jak w starych Siberiach V1 i V2, konfigurowalny pod SteelSeries Engine w wersji trzeciej oraz zalety producenta, czyli lekka konstrukcja samodopasowująca się, czyli znany już legendarny system zawieszenia pałąka, niesamowity, naturalny dźwięk i potężny bas. To oczywiście już jest kwestia do przetestowania i do skonfrontowania z tymi informacjami z pudełka. Natomiast V2 grały naprawdę bardzo dobrze i w grach, i w muzyce można było tych słuchawek bez problemu używać i wrażenia były naprawdę dobre. Liczę, że w V3 będzie to przynajmniej tak dobre, a może nawet lepsze. Podświetlenie, wyciszanie mikrofonu, pasywna redukcja hałasu, Memory Foam, czyli gąbka, która zachowuje swój kształt. Bardzo dobra rzecz, zachowana już dla słuchawek z najwyższej kategorii jakościowej i cenowej. No 600 zł jakby nie było, już myślę, że na takie materiały jak najbardziej SteelSeries mógł się szarpnąć. I ostatnia rzecz, mikrofon, ale o tym już mówiliśmy. No nic, to tyle jeśli chodzi o kartonik, pora je sobie szybciutko rozpakować i zobaczyć. Powiem Wam, że naprawdę jestem ciekaw tych nowych Siberii V3, ponieważ modelu V2 jestem ogromnym fanem, po prostu uwielbiam te słuchawki. No dobrze, otwieramy karton. Tutaj jeszcze mamy naklejki, bardzo podstawową instrukcję na wierzchu. Powiem Wam, że troszeczkę miałem nadzieję, że będzie to rozwiązane w taki sposób, że słuchawki będą miały własne mini jacki i dopiero będzie przejściówka, taka karta USB. Niestety mam tutaj tylko wtyk USB. Byłoby to o tyle fajne, że jeśli ktoś ma dobrą kartę dźwiękową w komputerze lub jakiś wzmacniacz DAC, wtedy mógłby sobie to swoje urządzenie wykorzystać do polepszenia dźwięku. Natomiast jesteśmy skazani jakby na system wbudowany w te słuchawki, więc mam nadzieję, że będzie on naprawdę dobry. No dobrze, ale przyjrzyjmy się im. Faktycznie w ręce wydają się być niezbyt ciężkie, jakieś 200 paręnaście gram może. Zważymy je sobie do recenzji. Pałąk pokryty gumą, ale w środku wydaje mi się, że są metalowe pręty, bo jest to naprawdę solidne. Pałąk regulowany, wykonany ze skóry, napis SteelSeries, bardzo fajnie to wygląda. Troszeczkę inny niż w V2, takie zmiany kosmetyczne, trochę inny design, natomiast system regulacji dokładnie ten sam. Bardzo prosty, a jednocześnie bardzo funkcjonalny. Pozostałe materiały, plastik dobrej jakości, tutaj będzie podświetlenie, też jest to dobrze wykonane, odrobinka elementów błyszczących, ale w takich miejscach neutralnych. Same nauszniki, zobaczcie, dość mocno ruchome, wydaje mi się, że mocniej niż w V2. Kabla nie mamy w oplocie, co prawda nie mamy też regulacji głośności, natomiast mamy mikrofon wysuwany, jak we wszystkich V2, oraz pstryczek, który jest wyłącznikiem mikrofonu. I najważniejsza dla mnie rzecz, jeśli chodzi o komfort, czyli nauszniki. Memory Foam, bardzo fajna pianka, która nam się nie ubije, więc bardzo dobrze. Przy okazji jest to mega wygodne, jest tej pianki dużo. No i też ta skóra, którą to jest obite, robi naprawdę fajne wrażenie. Wnętrza są naprawdę duże, tak jak we wszystkich Siberiach V2, V3, dlatego myślę, że uszy się schowają bez problemu. Nie mamy tutaj już dodatkowej pianki jak w tych Row Prism, dlatego dźwięk będzie bardziej bezpośrednio dostarczany do naszego ucha, a przy okazji zamknięta konstrukcja powinna go odpowiednio wzmocnić i zapewnić nam tą pasywną redukcję hałasów z zewnątrz. Więc jestem dobrej myśli, słuchawki wizualnie i pod względem użytych materiałów robią bardzo dobre wrażenie. Jeśli powtórzą to samo pod względem dźwięku, to naprawdę będziemy mieli ciekawy produkt. W takim razie za jakiś czas widzimy się w recenzji. Zrobię dokładne testy tych słuchawek i na pewno o nich jeszcze usłyszycie. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!